problemów pacjentów z chorobami rzadkimi jest bardzo dużo, co wynika ze specyfiki tych chorób, właśnie głównie z małej częstości występowania, w związku z tym jest ograniczona wiedza i to w różnych środowiskach, w tym niestety również wśród lekarzy, profesjonalistów, którzy nie wiedzą o tych chorobach, często nie myślą, nie wykazują zwyczajnie czujności takiej diagnostycznej, w związku z tym jest opóźnione rozpoznanie. A jak jest opóźnione rozpoznanie w wielu bardzo chorobach rzadkich, ono powoduje, że rokowanie jest dużo gorsze, dochodzi do opóźnienia rozwoju psychoruchowego, do różnych powikłań wielonarządowych. Więc to jest jeden z głównych problemów, ale problemem również jest to, że nie mamy tak naprawdę wiedzy, jaka jest skala częstości tych chorób, czyli ile osób dotknięte jest chorobami rzadkimi w Polsce, bo takich szacunków nie było. Prawdopodobnie to może być 2,5 do 3 milionów osób, tego nie wiemy. Więc rejestry powinny powstać. Powinny powstać ośrodki referencyjne dla poszczególnych grup chorób, czy pojedynczych chorób czasami, bo to są bardzo różne choroby z różnych dziedzin, po to, żeby pacjentowi zapewnić pełną opiekę. Tworzymy również, zachęcamy do tworzenia tak zwanych centrów, które by wchodziły w sieci referencyjne w Unii Europejskiej. Oprócz tego przygotowywany jest projekt ustawy o certyfikacji w zakresach, grupach chorób bądź chorobach. To będzie podstawa ustawowa do tego, żeby tworzyć takie ośrodki referencyjne w chorobach rzadkich i ultrarzadkich między innymi. I dzięki kryteriom geograficzno-populacyjnym one będą rozrzucone w całej Polsce zgodnie z potrzebami zdrowotnymi. W dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, która jest po konferencji uzgodnieniowej, a jest tuż przed Komitetem Stałym Rady Ministrów, wprowadzamy tryb egalitarny, czyli inne podejście do rozpatrywania wniosków refundacyjnych dla pierwszej technologii o udowodnionej efektywności klinicznej we wskazaniu ultrarzadkim. I myślę, że tutaj będzie inna procedura, będzie procedura niedyskryminująca dla tych leków. Natomiast oprócz tego mam nadzieję, że wejdzie ustawa o refundacji wyrobów medycznych, która pozwoli na refundację potrzebnych wyrobów medycznych. Oprócz tego zakończymy Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. No, pozostał nam w tej chwili do uzgodnienia tylko jeden rozdział z Ministerstwem Rodziny dotyczący opieki społecznej nad osobami z chorobami rzadkimi. Myślę, że potem ten dokument wyjdzie na rząd. Miejmy nadzieję, że będzie przyjęty jako dokument rządowy.